Cześć. Polski growy przemysł może się pochwalić wieloma niezłymi tytułami na 8-bitowce, choć tylko nieliczne z nich zrobiły furorę za granicą. Gra, która jest bohaterem tego filmu, nie zrobiła kariery za granicą, bo nawet nie opuściła granic naszego kraju. I aby być fair, nie zrobiła też wielkiej kariery na rodzimym rynku, bo wyszła w czasach pierwszego Quake'a. W tym odcinku przyjrzymy się Chwatowi, polskiej grze przygodowej na kultowe C64. A że gra nie jest jakoś specjalnie długa, to w trakcie materiału przejdziemy ją całą. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od wyjaśnienia, kim z definicji był chwat, a pomoże nam w tym Narodowe Centrum Kultury, gdzie znalazłem taką definicję terminu. Wyraz chwat i utworzony od niego przymiotnik chwacki są etymologicznie związane ze słowem chwytać, ale w jego dialektalnej postaci chwatać. Chwatać, dawniej i dziś, to chwytać, łapać, ale także porywać, łowić, ciąć, ścinać. Określenie chwat oznaczało zatem najpierw ten, kto dobrze, zręcznie, szybko chwyta, a więc zapewne również ten, kto skutecznie tnie, ścina, albo sierpem, albo mieczem. W różnych dialektach polskich i językach słowiańskich zachowało się słowo chwat w wielu pokrewnych znaczeniach. Ktoś energiczny, zaradny, śmiały, przegub dłoni, chwytak, ostrze, zdolność chwytania, pośpiech, siła, moc, zręczność. Na przykład mieć chwat w rękach, dłoniach, być silnym i zręcznym. Wielki słownik języka polskiego upraszcza tę definicję do... Człowiek energiczny, odważny i zdecydowany, który potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji życiowej. Chciałoby się powiedzieć, idealne cechy bohatera gry komputerowej. A tym bohaterem w grze chwat jest młodzieniec imieniem Romek. Zanim jednak przejdziemy do jego przygody, przyjrzyjmy się okolicznościom, jakie sprawiły, że gra trafiła na przysłowiowe półki i ogólnie różnym informacjom, które mają jakiś związek z tytułem. Pierwsza rzecz, jaką musicie wiedzieć o chwacie, to data wydania gry. Był to, uwaga, rok 96. Chyba. Dlaczego robią z tego takie halo, skoro nawet dzisiaj wydawane są gry na 8-bitowce różnej maści? Ano dlatego, bo w 96 roku nie pałano jeszcze nostalgią za komodorkami czy atarynkami. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że gardzono 8-bitowcami, a Amigę 500 jedynie tolerowano. W czasie, kiedy ukazał się chwat, na rynku był już Windows 95, Pentiumy oraz konsole od Sony i Segi. I coraz więcej osób przesiadało się właśnie na te sprzęty, porzucając wysłużone maszynki od Commodore czy Atari. To jednak nie jest największa petarda, jeśli chodzi o datę wydania gry. Bo choć gra w swoim intrze informuje o dacie wydania, to w praktyce można ją było kupić dopiero w pierwszej połowie roku następnego. To znaczy, możliwe, że wydawca, firma Teamsoft, sprzedawała ją już w 96 roku, ale prawie nikt o tym nie wiedział, bo pierwsze ogłoszenia w znanych czasopismach pojawiło się dopiero w 44 numerze Secret Service, czyli z marca 97 roku. Czyli za chwilę pojawi się drugi Pentium i drugi Quake. Strzelam, że ten 96 odnosił się raczej do końca tego roku i jak sam wydawca informował w swoich reklamach: ogłoszenie, które czytasz, powstało prawie 2 miesiące temu. Taki jest cykl wydawniczy miesięcznika Secret Service. Więc to by tłumaczyło rozpoczęcie sprzedaży dopiero od marcowego numeru. Jednak z nieznanego mi powodu na niektórych zdjęciach nośników gry widnieje też data 1995, więc już sam nie wiem, co o tym myśleć. Jeśli ogląda to ktoś zaangażowany w proces powstania gry i ma więcej informacji, to proszę w imieniu wszystkich oglądających o podzielenie się wiedzą. Oznaczę taki komentarz i podepnę go gdzieś na górze. Reasumując, w grze widzimy rok 96. Pierwsze ogłoszenie z grą w gazecie to 97 rok. A na okładce widzimy rok 95 albo 95 i 96. Sprawdziłem swoje zbiory, bo kilka gier od tego wydawcy posiadam. Miecze Weltgira 2, czyli port gry z Atari, ma naklejkę na dyskietce z datą 94, a na okładce i w grze jest 95. Gra Later ma na dyskietce datę 94 i w grze też jest taka data, ale już na okładce widnieje 1995. Tylko Slaterman z moich zbiorów ma wszędzie zgodną datę, czyli 1994 rok. To jednak nie data wydania chwata zaskoczyła mnie najbardziej. Otóż wydawca reklamował ten tytuł aż do numeru 59 sekreta.
To musi być jakiś rekord i jak przeglądałem gazety z tamtego okresu, to potwierdzam, że jest. Nikt w tamtym czasie nie sprzedawał już gier na C64. Na placu boju pozostał tylko Teamsoft. Jednak wspomniany numer 59 był ostatnim, w którym firma oferowała coś na komodę. Kupiłem chwata właśnie z takiego ogłoszenia, ale nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy dokładnie to było. I wtedy mnie lśniło. Skoro wyciąłem ten kupon, a gazet nie pozbyłem się od dziecka, to powinienem być w stanie odszukać ten konkretny numer Secret Service, z którego dokonałem zamówienia. I choć poświęciłem na to trochę czasu, bo gazety mam w różnych miejscach, to nie znalazłem tego egzemplarza, a mam wszystkie numery z zadanego zakresu. Dziwne, ale mam też po kilka takich samych numerów, więc możliwe, że jeszcze gdzieś schował się przede mną jakiś karton z gazetami, gdzie jest ten szukany numer. Nie pamiętam też dlaczego zdecydowałem się na taki zakup, bo miałem już wtedy lepszy sprzęt do grania. Niestety moje kasety przepadły, a szkoda, bo jest jeszcze pewna kwestia, którą chciałem poruszyć przy okazji tego wydania. Otóż jak wiecie, w tamtych czasach prawie nikt już nie kupował gier na C64. Wydawcy mieli zatem spory zapas niesprzedanych kopii i pamiętam bardzo dobrze, że moja kaseta była oryginalnie inną grą, na którą naklejono naklejkę z napisem chwat. Po poszukiwaniach w internecie znalazłem potwierdzenie. Proszę, wyraźnie widać, że pierwotnie była to gra Klax, a że gra się najwyraźniej nie sprzedawała, to kaseta dostała nowe życie jako nośnik gry chwat. Co ciekawe, gra ta znajdowała się w ofercie Teamsoftu. Znalazłem też zdjęcia czystych kaset bez śladu po innych produkcjach, więc nie był to standard. Do tej pory mówiłem o wydawcy, to teraz przejdźmy do twórców gry. Chwata stworzyła grupa o nazwie Vermes. Skład w momencie wydania gry widzicie na ekranie, a dodam, że grupa ma bogate portfolio, ale bardzo rzadko były to gry. Działali głównie na demoscenie i tym samym skład zespołu często się zmieniał. Przynajmniej tak podaje serwis CSDB, który jest jakimś autorytetem w kwestiach demosceny. Vermes to tak w ogóle termin, jakim w zoologii określało się dawniej robaki. Te trzy jednakowe nazwiska to nie zbieg okoliczności, panowie to bracia. Ostatnia produkcja grupy datowana jest na rok 98 i jest to demówka, która jest zlepkiem różnych animacji. Jest tam m.in. konwersja intra gry Another World. Jednak w różnych serwisach znajdziecie wzmianki o rzeczonej grupie datowane nawet na rok 2023, na przykład przy okazji gry Artillery Duel Deluxe. O co w tym chodzi? Otóż te nowsze wpisy odnoszą się do jednego członka grupy, Pawła Wieczorka, który posługiwał się nickiem AI. I nie chodzi o to, że coś przy tej grze robił, ale o to, że muzyka, jaką skomponował kilkadziesiąt lat wcześniej, została użyta w intrze do wspomnianej gry. Jego muzykę można też znaleźć na różnych kompilacjach czy zinach, ale przyznaję się, że nie mam jak zweryfikować, czy te podpisy są poprawne. Ale ufam stronie CSDB. Z tego co się orientuję, to jest to rzetelne źródło. A jak to się stało, że działacze demosceny wydali swoją grę z pomocą Teamsoftu? Rąbka tajemnicy na łamach magazynu Polskie Pismo Amigowe, numer 4/2014, uchylił właściciel firmy Teamsoft, pan Tomasz Golik. Rynek zdominowany był przez pirackie produkty, nie opłacało się więc tworzenie i wprowadzenie na rynek produktów wysokobudżetowych. Siłą rzeczy bazowałem, a także moi konkurenci, na twórczości pasjonatów młodych ludzi, dla których sam fakt wydania ich gry był sposobem na zaistnienie na scenie, w przeciwieństwie do dem technologicznych dających niezłe, jak dla młodych ludzi, profity. Tutaj wtrącę, że Teamsoft był faktycznie ciekawym zjawiskiem na polskiej scenie wydawców gier. W świadomości większości potencjalnych klientów pojawili się na rynku dość późno, bo dopiero po tym jak zaczęli się mocniej reklamować w poczytnych wtedy magazynach. Chyba wszyscy kojarzą ich całostronicowe, a nawet dwustronicowe reklamy przepełnione grami pod PC-ta, Amigę i C64. Co ciekawe, dużą część ich oferty stanowiły programy edukacyjne i tak jak inni wydawcy z tamtego okresu, nie ograniczali się do sprzedawania jedynie swoich tytułów. Oto jak właściciel Teamsoftu odpowiedział na pytanie, czy było trudno walczyć o swoje miejsce na rynku we wspomnianym już wywiadzie. Nie. Byłem jednym z pionierów i dzięki współpracy ze świetnym grafikiem oraz nowoczesną drukarnią mogłem dostarczyć na zdominowany przez postkomunistyczną szarość rynek atrakcyjnie opakowany, niezłej jakości produkt. Cały wywiad podlinkowałem w opisie, warto się z nim zapoznać. Wracamy do chwata, a skoro było już o muzyce, poruszę teraz aspekt dźwiękowy. Otóż muzyka w chwacie jest dobra, ale niestety jest nużąca, a wszystko przez to, że w kółko odgrywany jest ten sam kawałek. Posłuchajcie chwilę. Thank you.
wcześniej, w intrze do tego filmu użyłem innego kawałka z gry. Moim zdaniem lepszego, ale też krótszego, niecała minuta. Ten utwór był odtwarzany jedynie we wstępie gry. Innym minusem w kwestii dźwiękowej jest też to, że gra nie odtwarza dźwięków, kiedy gra muzyka. W praktyce więc, po 10 minutach, wyciszało się telewizor i słuchało No Doubt z kasety, albo co kto lubił. Doprecyzuję. Gra posiada 2 czy 3 efekty dźwiękowe na krzyż, ale nie słychać ich, jeśli naszemu bohaterowi podczas przygody towarzyszy muzyka. Dopiero po jej wyłączeniu, wciskając klawisz M, można usłyszeć efekty dźwiękowe, np. podczas skakania, podnoszenia przedmiotów czy odkrycia nowej lokacji. Ponownie jednak są to irytujące dźwięki i raczej każdy będzie wolał grać bez dźwięku, niż słuchać. Przy każdym skoku, a skacze się tutaj często. Z udogodnień, jakie oferował Chwat, muszę wspomnieć o zapisywaniu stanu gry. To nie był standard i pamiętam, że z funkcji tej korzystałem chętnie. Na premierę gra kosztowała 6 zł i 90 groszy w wersji na kasetę. I choć wersja dyskietkowa istniała, to z jakiegoś dziwnego powodu nie znalazłem śladu o niej w ofercie firmy. Wydany w tym samym okresie kupiec posiada cenę na wersję dyskietkową 19,90. Ale w przypadku Chwata, choć w ofercie jest opis, który wskazuje na to, że wersja 5.25 istnieje, to ceny nigdzie nie podano. Z Team Softem mam jeszcze inny problem, jeśli można to tak nazwać. Otóż sprawdzając tytuły, jakimi ten wydawca nas uraczył, natrafiłem na grę Knurki, również na C64. Ale nie znalazłem oferty na ten tytuł w żadnej ofercie Team Softu. Co mogło być powodem? Zachodziłem w głowę. Może Team Soft handlował jeszcze na innym polu? Tak. Pamiętam, że chwilę po otrzymaniu gry na mój adres przychodziły katalogi z ich ofertą. Miały one formę takiej małej książeczki wydrukowanej na papierze a la ulotka z marketu. Nie zachował mi się żaden egzemplarz katalogu, ale w ofertach sklepów, gazetach można czasami znaleźć jego zdjęcie. Może zatem ta gra była oferowana tylko tym kanałem. Przypomniał mi się jeszcze kawałek wywiadu, który już przytaczałem. Był taki czas, że gracze w moim sklepie internetowym tworzyli bardzo aktywną grupę dyskusyjną. Nie potrafiłem tego wykorzystać, to znaczy kreatywnie rozwijać narzędzi ułatwiających im korzystanie z forum i poszli sobie gdzie indziej. No właśnie, sklep internetowy. Z pomocą Wayback Machine pooglądałem sobie ich witrynę sklepową. Strona pojawiła się w sieci w październiku 1999 roku i nie ma tam śladu po grach na C64 czy nawet Amigę. Więc to zły trop. W sumie to przecież ponad rok po tym, jak z ogłoszeń w gazetach zniknęła oferta na C64. Dziwne, ewidentnie mieli ten tytuł na koncie. Jest ich logo na ekranie startowym, pobrałem, pograłem, potwierdzam, że tytuł istnieje, a śladu po nim w ofercie sklepu brak. Poświęciłem na poszukiwania informacji o tej grze zdecydowanie więcej czasu, niż chciałbym przyznać i po długich poszukiwaniach dotarłem do niedziałającej już starej wersji strony c64portal.pl. W sekcji o grze Knurki znalazłem lakoniczną notkę. W 1996 roku prawa do sprzedaży gry kupiła firma Teamsoft, ale gra nie została oficjalnie wydana i dopiero w 1997 roku ukazał się jej krak. To tłumaczy, dlaczego obecnie w internecie krążą dwie wersje. Uff, zagadka rozwiązana. Wracamy do Chwata, w którym też czeka na nas kilka zagadek. Zanim zabierzemy się za przechodzenie gry, dodam jeszcze, że obrazki w intrze, jak i outrze oraz podczas rozmów nie były częścią gry. Wyrenderowałem je z pomocą AI i podrasowałem, aby były bardziej komodorowe. Zrobiłem to, bo intro w grze to tylko czysty tekst, a każda okazja, by pobawić się GenCraftem, to dobra okazja. Dodatkowo podczas dialogów będziecie mogli usłyszeć głosy ochotników. I to chyba oczywiste, że w grze na C64 głosów nie było. Nie twierdzę oczywiście, że C64 nie potrafił gadać, wiem, że potrafił, mam wryte w mózgu. Z gry The Last V8, ale był to raczej wyjątek. Swoją drogą, ależ ta gra ma dobrą muzykę. Jeszcze mała uwaga, nadchodzą spoilery. Pamiętajcie, że w opisie filmu znajdziecie rozdziały. Jeśli chcecie przejść grę samemu, pomińcie drugi rozdział.
Nad spokojną krainą Omsów wesoło świeciło słońce. Wszyscy cieszyli się z pięknego, majowego dnia. Nikt nie przypuszczał, że wkrótce spełni się straszna przepowiednia. Nadeszła jesień i pierwsze liście zaczęły spadać z drzew, kiedy Cecylia, ukochana córka króla, zachorowała na nieznaną chorobę. Wielu lekarzy próbowało ją uleczyć, lecz ich usiłowania nie przynosiły skutku. Stan księżniczki pogarszał się z dnia na dzień i zaczęto poważnie obawiać się o jej życie. Cecylia miała wielu przyjaciół. Jednym z nich był chwat Romek, który bardzo lubił Cecylię i postanowił ją uratować. Jak ogłosiła przepowiednia, księżniczkę uratować może tylko cudowny lek, po który należy udać się za morze. Kiedy płynął przez morze, rozszarał się potężny sztorm, który wyrzucił Romka na nieznany brzeg. Okej, mogło być gorzej. Zwykle po wyrzuceniu bohatera na brzeg po sztormie widzimy bardziej dramatyczne obrazki, ale tutaj mamy sielankowy wręcz krajobraz. Szybkie zapoznanie się ze sterowaniem i ruszamy ratować księżniczkę. Albo królewnę. Właściwie to jaka jest różnica? Okazuje się, że duża, bo królewna to córka króla, a księżniczka to córka księcia. Czyli twórcy zaliczyli Wintrze błąd, bo mówili o córce króla, którą później opisali jako księżniczkę. Ale nie będę się tego czepiał, bo sam bym taki błąd popełnił i pewnie już kiedyś w jakimś tekście popełniłem. Wracamy do naszej przygody. Rzutem monetą wybrałem najpierw prawą stronę do eksploracji. I rzut okazał się trafiony, bo na dzień dobry znalazłem monetę. W dodatku złotą. Idziemy dalej. I tutaj zrobiłem małą przerwę na wytłumaczenie zasad gry. Nasz bohater, Romek, nie jest w stanie zadawać żadnych obrażeń. A co za tym idzie, jego jedyną bronią jest skok. Wszystkie pełzające, cokolwiek to jest, będą nam towarzyszyć do końca gry. To istotne, bo obok ekwipunku widzicie trzy buźki głównego bohatera, co symbolizuje trzy życia. Jeśli je stracimy, to gra zaczyna się od początku. Jeszcze drobne techniczne ogłoszenie. Gra dzieli się na różne ekrany, a przejście pomiędzy tymi ekranami trwa trochę mniej niż sekundę, ale i tak jest irytujące, zwłaszcza dla oglądających, więc wychodząc waszemu komfortowi naprzeciw, usunąłem te czarne plamy pomiędzy kolejnymi ekranami. Po 5 minutach żałowałem, że to obiecałem, ale mówi się trudno. Wracamy do Romka, a przed nim pierwsze wyzwanie. Przeskakujemy więc pierwszego... Potrzebujemy jakieś imię. Wygląda trochę jak krab, nie sądzicie? Aż wychowałem się na małej syrence, tej starej, to widząc kraba, myślę Sebastian. Więc na cześć małej syrenki nazwałem tego przeciwnika Sebastian. Zatem, przeskakujemy Sebastiana i idziemy dalej. Zabieramy kołatkę wyglądającą jak pierścionek i dalej w prawo iść nie możemy. Cofamy więc, przeskakując Sebastiana, później jeszcze jednego i tak trafiamy przed wejście do zamku. A przed nim nasz pierwszy NPC. To pana deska? Moja. Chciałbym, żeby pan mnie podrzucił na tej wyrzutni. Jestem głodny i nie mam siły. Ciekawe procesy myślowe zachodzą w głowie naszego bohatera. Widzi, cytuję, wyrzutnię, więc naturalnie pyta kogoś, czy go na niej nie podrzuci. Od razu podpowiada nam to, że mamy do czynienia z kimś, kto jest żądny przygody, kto nie baczy na niebezpieczeństwa. Ot, chwat. Ładujemy się do zamku, pewnie znajdziemy tutaj coś dla głodomora. O, żabka. Nie no, żartuję. Graficznie zamek prezentuje się okazale, ale pochodniom przydałaby się przynajmniej jedna klatka animacji. No okej, czepiam się. Na następnym ekranie przeskakujemy Sebastiana i od razu zabieramy się za drzwi. Oczywiście otworzymy je z pomocą kołatki, bo jeśli ktoś nie wie, a młodzi mogą nie wiedzieć, kołatka to... ruchomy uchwyt na drzwiach służący do kołatania, czyli pukania do drzwi, umieszczane na bramie lub furcie. Jak podaje Wikipedia, nieważne jaka magia sprawiła, że kołatka otworzyła drzwi, ważne, że idziemy dalej. A jeśli takie detale jak brak logiki w przygodówkach z lat 90. wam przeszkadza, to cóż, nie są to gry dla was. W podziemiach znajdujemy łopatę i kolejnego Sebastiana do przeskoczenia. To też dobry moment, aby wspomnieć, że nasz bohater może nieść tylko dwa przedmioty. Jeśli więc znajdziemy kolejny przedmiot, to jakiś będziemy musieli zostawić, co okaże się frustrującą czynnością, bo czasami po jeden przedmiot konieczne będzie pokonanie prawie całej mapy, a po drodze w każdej chwili możemy napotkać Sebastiana i stracić życie. Postanowiłem też nie pokazywać wam wszystkich porażek, bo strasznie wydłużyłoby to film. Więc czasami będę udawał, że jestem bystry i wiem, że na przykład do takiego zbiornika wody wskakiwać nie mogę. Schodzimy niżej, a tam... Znalazłem kawałek mapy, pomyślał Romek. A ja, tak jak wy, zastanawiam się, czy widzę falę, czy góry. Ważną informacją jest to, że musimy poskładać całą mapę, aby ukończyć grę.
Uspokojem jednak, kawałki są tak rozmieszczone, że nie da się ich nie znaleźć. Na samym dole mamy zawalony korytarz i choć byłem pewny, że łopata załatwi sprawę, to byłem w błędzie. Po drugiej stronie mamy ciastko. Wszystkim teraz zapaliła się żarówka w głowie. Wiemy dobrze, co zrobić z tym ciastkiem. Ale niestety musimy zostawić łopatę. Wracamy do łakomczucha przed zamkiem, a po drodze wtrącę tylko, że aby nadać filmowi klimatu, postanowiłem zrobić mapę. Taką mapę, jaką pamiętacie ze starych gazet. Znalazłem fajną stronkę do takich zastosowań, ale przez interfejs gry ta metoda okazała się zła. Więc odpaliłem Photoshopa dla biedaków, czyli Affinity, i zrobiłem mapkę tutaj. Print screen po print screenie. Razy dwa. Tak, aby wyciąć ROM-ka z obrazka. W trakcie naszej przygody będę ją tutaj wyświetlał przy różnych okazjach. Tak wygląda znany nam świat na ten moment. A teraz wychodzimy z zamku. Gruby Bolek zjadł ciastko. Mniam, mniam. Pyszne było to ciastko. Zamian, podrzucę cię do góry. Pewnie, że było pyszne, znalazłem je na podłodze w podziemiach zamku. Nieważne, pora na zabawę. Okej, czyli był to bardziej teleport niż podrzucenie. Nieistotne, bierzemy łom i uciekamy stąd. Ponownie przez teleport. Sprawdzimy teraz pierwsze piętro zamku, a wchodzi się tam dość nietypowo, bo nie prowadzą tam schody, a takie oto kamienne półki. Cóż, może architekt miał fantazję. Przeskakujemy kolejnego Sebastiana i chwytamy za kolejne drzwi. Ta klamka ledwo trzyma się drzwi. Gdybym miał śrubokręt, na pewno udałoby mi się wyjąć. Pomyślał Romek. Zwiedzimy jeszcze wyższe piętro, ale obecnie jest to ślepy zaułek. Możemy natomiast zbadać prawą stronę pierwszego piętra, gdzie spotykamy kolejnego NPC-a. Okej, przyznaję, że mnie poniosło. Myślałem, że załatwimy tę sprawę inaczej. Trudno, spróbujemy więc porozmawiać. Dzień dobry. Hej, mały! Tu się nie wolno kręcić. Zmykaj stąd, bo oberwiesz. Dobrze, proszę pana. A to gbur. Zobaczymy, czy mu się odmieni, jak dostanie cash. A ty wciąż się tu kręcisz. Panie kucharzu, sprzedaj mi swój tasak. Oto złota moneta. No dobrze, ale idź już, bo muszę zajrzeć do kuchni. Ruszamy wyżej, przeskakujemy Sebastiana. Ten jest wyjątkowo wrednie umiejscowiony, bo podczas skoku zawadzamy głową o piętro wyżej. Słapujemy itemy, jak to mówi młodzież, i zabieramy kolejny kawałek mapy. No już mamy zagadkę rozwiązaną, to były fale. Widzimy też pomost, na którym już byliśmy, kawałek góry i chyba balon. Drzwi na samej górze nie oparły się urokowi tasaka, ani łomu, więc uciekamy na dół. Postanowiłem sprawdzić, czy ta sterta kamieni w lochach oprze się ich urokowi. Nie, nie oparła się. Nie wiem, dlaczego myślałem, że to zadziała. A, już wiem, przygodówka z lat 90. Coś mi świta. Ta sterta piachu, gdzie zaczynaliśmy grę, tam ewidentnie był jakiś korytarz. Bierzemy łopatę i w drogę, a po drodze uważamy na Sebastianów. Voilà, a że mamy w ekwipunku jeszcze łom, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go Okej, mamy nowe tereny do zbadania. Prawa część jest zamknięta, schodzimy więc niżej. A tam Sebastian pilnujący siekiery i przejścia do następnej lokacji. W dzisiejszych grach mówi się na takie coś Leap of Fate. W tamtych grach był to czwartek, albo piątek, albo dowolnie inny dzień tygodnia, po prostu się skakało. Wygląda na to, że ta sterta kamieni mnie przechytrzyła. Na wszelki wypadek sprawdziłem, czy przestraszę się nowo nabytej siekiery, ale nie. Dobrze, nasz kolejny przystanek nie wymaga Sheldona Coopera. Idziemy z narzędziami do tych drzwi z klamką do wzięcia. Spróbuję wyjąć tę klamkę używając tych narzędzi. Pomyślał Romek. Trochę w lewo, do siebie. Hura! Udało się! Dopóki pamiętam, zejdę do podziemi po tasak i tak wyekwipowany udam się do tych niedawno odkrytych drzwi. Z nowej lokacji zabieramy olejarkę i idziemy dalej. A dalej widzimy takie coś. Chyba nawet bez mapy każdy wie, co trzeba tutaj zrobić, ale na wszelki wypadek ją wyświetlę. Ciachamy linkę trzymającą kawałek deski i udajemy się do jednej z początkowych lokacji. Po drodze uważamy na Sebastianów. Mamy kolejny kawałek mapy, który niespecjalnie poszerzył naszą wiedzę o terenie, bo domyśliliśmy się już, że przed nami będzie jakaś góra. Zatem, ku przygodzie! Przechodzimy przez las, przeskakujemy podstępnego Sebastiana i pewnie wchodzimy do... Chciałem powiedzieć jaskini, ale ewidentnie to nie jest jaskinia. Do kompleksu pod górą. Chwila zwiedzania, podczas której odnaleźliśmy dynamit i bez zbędnego przedłużania robimy z niego użytek.
To był prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy Romek używał dynamitu, więc nie można mieć do niego pretensji. W każdym razie, Romku, robisz to źle. Na dole podziemnej konstrukcji obrałem prawą stronę do eksploracji w pierwszej kolejności. Widzimy tutaj klucz i jakiś pręt. Sprawdźmy to. Ojej, jaka śliska gałka. Umówmy się, że wszyscy czulibyśmy się zawiedzeni, gdybym tego tutaj nie wstawił. Zabieramy ciężki klucz i idziemy zbadać lewą stronę. Swoją drogą, wiecie jaka jest różnica pomiędzy kluczem a ciężkim kluczem? Ten ciężki jest cięższy. Pożartowaliśmy, to ruszamy dalej. Dotarliśmy do studni w podziemiach góry. Ciekawe. Okazuje się też, że... Próba wyjęcia korby z kołowrotu zakończyła się niepowodzeniem. Co za cholerna rdza! Mruknął Romek ze złością. Może to dlatego, bo jestem pełnosprytny, ale od razu domyśliłem się, aby skorzystać z olejarki, którą mam w ekwipunku. Otwór został naoliwiony. Teraz korba łatwo dała się wyjąć. Młotek, który widzicie, postanowiłem zostawić, bo i tak nie mam pomysłu, co z nim zrobić. A w kieszeni miejsca brak. A jeśli ktoś się zastanawia, czy do studni można wskoczyć, to odpowiedź brzmi: tak, można. Ale nie jest to dobry pomysł. To w zasadzie dziwne, bo jest to jedyne miejsce w całej grze, gdzie upadek z wysokości zrobi nam krzywdę. Możemy nawet skoczyć z najwyższej sekcji w chmurach, którą później odwiedzimy, i nic nam nie będzie. Ta studnia skrywa jakąś tajemnicę. Eksploracji ciąg dalszy. Ciekawe, do czego służy to żelastwo? Głowi się Romek. Odruchowo więc używamy dopiero co zdobytej korby. Korba pasowała do otworu jak ulał. Muszę parę razy pokręcić, pomyślał Romek. Łańcuch głośno zazgrzytał. W lokacji, w której się znajdujemy, nic się nie zmieniło, ale mapa wygląda tak, więc już wiemy, gdzie otworzyła się nam nowa droga. Zanim się tam udamy, sprzątniemy jeszcze Sebastianowi fajkę sprzed nosa. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem takie zdanie. Teraz zrobimy porządki w ekwipunku, a mam przez to na myśli, wywalimy z niego wszystko. Pomyślałem, że dobrze będzie pozbierać itemy i trzymać je w jednym miejscu, gdzie będzie do nich łatwy dostęp. Idę zatem po ten młotek przy studni, a po drodze uważam na... Tracisz życie. Sebastiana. I tak pozbyłem się pierwszego życia. Po całkiem niemałej ilości brzydkich słów dotarłem do miejsca, które miało nam odsłonić nową drogę. I proszę. Most zwodzony dał nam dostęp do kija. Dylemat. Które przedmioty powinienem zabrać? Dodam jeszcze, że gram bez solucji. Solucje, jak powszechnie wiadomo, są dla mięczaków. Są tacy, którzy mówią, że to czyste zło, ja powiem po prostu, że psują zabawę. Mam pomysł, co zrobić z kijem, a ciężki klucz pewnie przyda się gdzieś w zamku. Najpierw ciężki klucz. Mamy tylko jedne zamknięte drzwi, więc nie jest to trudna zagadka. Jeśli zastanawiacie się, co to za zielony blob tam leży, to zaraz się dowiecie. Zgarniamy piłę i idziemy w stronę zielonego czegoś. Nie przejdę dalej, dopóki na trasie leży smok. Smok, moi drodzy, to jest smok. Zresztą nie musicie się wysilać. Proszę, naprawiłem waszą wyobraźnię. Udajemy się do podziemi. Mam pewien pomysł, co zrobić z tym patykiem. Pamiętacie ten zbiornik wody, do którego nie należy wskakiwać? A gdyby udało się nam użyć patyka jako wędki i coś nim złowić? Wiem, że to głupie, ale to jest przygodówka z lat 90. Ha! Romek uderzył kilka razy w korek na dnie zbiornika. Tam był jakiś korek? Faktycznie. Udało się! Poziom wody zaczął opadać. Nie tego się spodziewałem, ale wezmę to małe zwycięstwo z uśmiechem na twarzy. Oto otwiera się przed nami kolejny kawałek zamkowych lochów. Zacznę od górnej części. Romek przesunął dźwignię i usłyszał jednocześnie stłumiony zgrzyt dochodzący z wysoka. Tak wygląda mapa, wiemy zatem, że coś tutaj się zadziało. Zobaczmy zatem, co ma nam do zaoferowania niższy poziom. Cóż, ma nam do zaoferowania Mąkę i Sebastiana, nad którym przelatujemy dalej. Dawno się do niczego nie przyczepiłem, to przy okazji zapytam, zwróciliście uwagę, jak dziwnie macha łapką nasz chwat? Sama animacja postaci jest topowa, ale ta łapka macha tak nienaturalnie, że aż nadgarstki bolą od patrzenia. Ech. I stało się. Mam pełny ekwipunek, a zaczynają się pojawiać nowe przedmioty. Szykuje się spora dawka spacerowania. Zostawiłem worek z Mąką i zabrałem deskę, choć zrobiłem to bez przekonania. To zdecydowanie najdłuższy korytarz w grze, ale przynajmniej nagrodzono nas kolejnym kawałkiem mapy. No, Skyrim to nie będzie. Kontynuujemy wędrówkę korytarzem, aż dochodzimy do szklanej kuli.
którą również bez przekonania zabieram ze sobą, zostawiając deskę. Pewnie zauważyliście, że jesteśmy teraz na dnie tej tajemniczej śmiercionośnej studni. Zawiódłbym się na grze, gdyby to zadziałało, szczęśliwie szklaną kulą drzwi otworzyć się nie udało. Dalsza część lochu na tym etapie przygody jest niedostępna. Wrócimy tu później. Zanim ruszyłem w podróż z powrotem, zmieniłem szklaną kulę na deskę. Udajemy się na pierwsze piętro zamku. Pamiętacie, że ta dźwignia coś tam zrobiła nad naszą głową. I proszę, doszły nam kolejne półki kamienne, które umożliwiają nam wspięcie się na górę. Okej, przystańmy tutaj na chwilę. Pamiętam ten fragment z czasów, kiedy ogrywałem tytuł na C64. Jak większość posiadaczy chlebaka, korzystałem z telewizora w roli monitora. Nie tak jak dzisiaj z kultowego 1084. Wtedy był to jakiś stary telewizor. Na tyle stary, że mógł powędrować do mojego pokoju. Nowego bym przecież nie dostał. Obraz nie był idealny. Był mały, trochę drgał, był też odrobiną rozmazany, miał rozjechaną aberrację chromatyczną. Ot, klasyk tamtych czasów. Odnalezienie na nim tego przedmiotu było wyzwaniem. I szczerze to nie pamiętam, jak na to wpadłem, ale był to raczej przypadek. Postaram się to jakoś zasymulować. Może trochę przesadzam, ale tylko trochę. Nieważne, to i tak nie jest największy numer, jaki wytnie nam chwat. Zabieramy gwoździe i idziemy dalej, gdzie znajdujemy jeszcze rękawicę. Pewnie się domyślacie, gdzie jej użyjemy. Zadziałało i pewnie się domyślacie, gdzie teraz się udamy. Szkoda, że twórcy nie pomyśleli o systemie skrótów. Ta studnia byłaby idealnym skrótem, albo ta sterta kamieni w innej lokacji. No nic, sznurujemy buty i robimy sobie spacerek. Najdłuższy w całej grze. Po drodze uważając na Sebastianów i zostawiając gwoździe. Po drodze capnąłem jeszcze worek mąki i szklaną kulę. Platforma, jak widzicie, jest już obniżona. Nie pozostaje nic innego jak item swap i zabranie kolejnego kawałka mapy. Swoją drogą, kto je tutaj tak porozrzucał? Głowi się Kolesław. Kontynuujemy przygodę i znowu musimy zostawić jakiś przedmiot, czyli znowu będziemy zmuszeni tutaj wrócić. Biorę duży kamień i uciekam stąd. Po drodze uważamy na wszystkich Sebastianów, którzy staną nam na... Tracisz życie. Drodze. Dobra, to ciągłe bieganie po przedmioty zaczyna mnie denerwować. Postanowiłem ratować się opisem przejścia. Bo widzicie, solucje nie są takie złe. Zawsze miałem dobre zdanie o poradnikach i nigdy nie uważałem, że korzystanie z nich źle świadczy. Zatem, dalszą część przygód Romka poznacie dzięki solucji, jaką znalazłem w sieci. Tak na poważnie, tu nie chodzi o to, że nie wiem gdzie co trzeba zrobić, bo w zasadzie to przeszedłem ten tytuł już kilka razy i na potrzeby tego materiału tylko udaję, że coś robię po raz pierwszy, jednak nigdy nie pamiętam, który przedmiot trzeba zostawić, aby nie musieć po niego później wracać przez pół mapy. Co zatem musimy teraz zrobić? Postawić znaleziony wcześniej kamień przed wejściem do góry. To jednak nie była trudna zagadka i te inne trudne zagadki też nie są tak naprawdę trudne. Wiem, brzmi dziwnie, już wyjaśniam. Otóż gra posiada ciekawy sposób na zabezpieczenie przed piraceniem. Tym sposobem są zagadki, których rozwiązanie możliwe jest tylko po zerknięciu do instrukcji dołączonej do oryginalnej kopii gry. Nie wyjaśniono tam wiele, ale faktycznie te trudniejsze fragmenty są podane na tacy. Twórcy nie musieli się przejmować, że ktoś wrzuci opis do sieci, bo sieć była wtedy w powijakach. Plus użytkownicy Commodore raczej z internetu nie korzystali. Okej, Romek czeka. Wchodzimy więc na górę, po drodze mijamy jakąś drewnianą konstrukcję i docieramy do kolejnego NPC-a. I sense a soul in search of answers. Czy to pani jest sławną czarownicą Jagą? Owszem, znają mnie tu i ówdzie. Co cię do mnie sprowadza? Potrzebuję pomocy i... Niestety, odkąd zginął mi mój czarodziejski ekwipunek, nie potrafię nic wyczarować. Postaram się go znaleźć. Powodzenia! Przed nami kolejny spacerek. U podnóża góry zostawiamy mąkę i ruszamy po szklaną kulę. Po drodze postanowiłem przenieść siekierę o kilka segmentów. Czy tego pani szukała? O, moja kula! Dziękuję ci, chłopcze, za to, że mi pomogłeś. Ja pomogę ci zgładzić smoka. Mam tu baranią skórę. Potrzebne mi będą jeszcze trociny, trochę trucizny i na koniec coś do smaku. Wracamy po przedmioty zostawione w zamku, uważając na sebiksy po drodze. Bez żartów, zostało nam ostatnie życie, a jak je stracimy, wszystko od nowa. Deskę zostawiamy na platformie, którą ktoś z jakiegoś powodu wybudował na zboczu góry. Po czym zostawiamy zbędną chwilowo piłę i idziemy po resztę przedmiotów, konkretnie po gwoździe i młotek.
Tutaj na wierzch wypływa główna zasada przygodówek lat 90. Zagadki w grach przygodowych są po to, aby cię zirytować, a nie po to, aby cię zabawić. Okazuje się bowiem, że jak zostawimy te rzeczy na platformie, to Romek będzie w stanie coś z nich zrobić. Używając młotka i gwoździ, Romek przybił deskę do pomostu. Pomostu? Nieważne, idziemy dalej. Przy okazji dodam, że ta zagadka była wyjaśniona w instrukcji. Teraz czeka nas najbardziej frustrujący kawałek gry, czyli skakanie po chmurach. Frustrujące dlatego, bo pamiętacie o tej sekundzie, którą dla waszej wygody wyciąłem? Za każdym razem, gdy zmienimy obszar, pojawia się nam czarny ekran i nie wiemy, czy wylądujemy na chmurce, czy też nie. A jak nie wylądujemy, to czeka nas spacerek. A skoro już spadłem, to zabiorę worek mąki. Dodatkowym minusem tego etapu jest to, że nawet grając ze wspomnianą solucją, można się tutaj zgubić. Oszczędziłem wam tego błądzenia i wyciąłem większą część bujania w chmurach. Znalazłem tutaj jednak nożyczki i nowe wejście do zamku. Jednak po szybkim rzuceniu okiem nic tutaj nie ma. To jednak nie zamyka tematu chmur, bo jak pewnie pamiętacie, na mapie był zaznaczony jakiś balon i to właśnie balonu szukamy w tych obłokach. W tym też momencie strasznie żałowałem, że powiedziałem wcześniej, że robię mapę, bo bardzo chciałem przestać ją robić. Po dłuższej chwili udało się. Teraz gra wyciąga kolejnego asa z rękawa. Otóż, aby przejść dalej, na chmurce przed balonem należy zostawić worek z mąką. Romek wrzucił mąkę do balona. Ciężki worek sprawił, że balon obniżył się. O ile obciążenie balonu mąką wydaje się nawet logiczne, to sam fakt, aby użyć przedmiotu na konkretnej chmurce przed balonem, sam nie wiem. Szczęśliwie ten fragment też jest opisany w instrukcji. Kontynuujemy naszą podróż, a nasz nowy środek transportu przeniósł nas na wyspę i jak się dowiadujemy z ostatniego kawałka mapy, jest to wyspa marynarza. Idziemy więc przed siebie po drodze zabierając kosę i nie musimy się już obawiać Sebastianów, bo na tę wyspę nie dopłynęli. Po drugiej stronie wyspy czeka na nas wspomniany marynarz. Ahoj panie marynarzu, jest pan smutny, czy coś się stało? Witaj chłopcze, martwię się, bo zginęła mi ulubiona fajka. Ech, wracamy na ląd. Po drodze zostawiamy ekwipunek i uważając na wiadomo kogo, zabieramy fajkę. Po czym kolejny raz pokonujemy labirynt w chmurach i nie jest łatwiej, bo już raz to zrobiliśmy. Stop. Doczytam solucję, bo jak się okaże, że zaraz będę tam musiał zamiatać z kolejnym itemem, to się zdenerwuję. To był dobry pomysł. Zabieram ze sobą siekierę i ruszam na wyspę. Proszę, oto pańska fajka. Czy pomoże mi pan zbudować łódź? Z największą przyjemnością. Okazuje się, że nasz marynarz jest także szkutnikiem. Super, teraz wracamy zabrać ten przedmiot, który z uporem maniaka pomijaliśmy do tej pory, a którym jest worek siarki. Ach, prawie bym zapomniał o siekierze. Marynarz ściął największą palmę na wyspie i zrobił z niej kadłub łodzi. Zanim dostarczymy siarkę babci Jadzi, wskoczymy jeszcze na palmy. Tam znajdziemy kokosy, czyli nasze coś do smaku. To jeszcze nie wszystko, powiedziała czarownica. Przynieś resztę składników. Naszym kolejnym zadaniem będzie skoszenie trawy. To niby zapewni nam te trociny potrzebne do wypchania owieczki. Zabieramy więc kosą i ścinamy trawę z lokacji, gdzie zaczynaliśmy przygodę. Pracując kosą, Romek skosił całą trawę, która rosła w pobliżu. Tak pozyskaną słomę zanosimy starszej pani. Po drodze zabrałem nożyczki. To już wszystkie składniki, obwieściła czarownica. Weź wypchanego barana i chyba wiesz, co z nim zrobić. Wiem. I to nawet bez solucji. Zabieramy wypchanego barana i idziemy poczęstować nim smoka. Po drodze uważamy na Sebastianów. Teraz to dopiero byłby wstyd i smutek, gdybyśmy o jakiegoś zahaczyli. Bierzemy się za turcie smoka. Poszło gładko, ale wcale go nie otruliśmy, a co najwyżej wywołaliśmy zgagę. Smok połknął nadziewanego siarką barana. Poczuł straszliwe pragnienie i odleciał w poszukiwaniu wody. Cóż takiego, strzegł smok. Mój wybawco! Krzyknęła piękna księżniczka. Weź ten klucz od skarbca i w nagrodę napełnij sobie kieszenie złotem. Z prędkością światła udajemy się do skarbca. Jeśli sięgniecie pamięcią, to przypomni się wam, że są jeszcze jedne drzwi, których nie otworzyliśmy. Ze skarbca zabieramy linkę i profilaktycznie zostawiłem nożyczki przed wejściem. W dalszej części odnajdujemy to, po co tutaj przybyliśmy.
Hurra! Znalazłem cudowny lek. Szczęśliwie nie liczy się on jako element ekwipunku. To byłoby chamskie nawet jak na dewelopera przygodówki z lat 90. Zabieramy nożyczki i wracamy do oswobodzonej damy. Okazuje się, że... Ciągnąc za linkę, Romek ściągnął olbrzymią flagę. Gdzie udamy się teraz? Dodam tutaj, że jedyne co nam zostało, to dostarczenie marynarzowi części potrzebnych do zbudowania łodzi. Przed nami największy psikus, jaki twórcy tej gry postanowili nam spłatać. Otóż skacząc po chmurkach, jak już pokazałem wcześniej, możemy dotrzeć do tego wejścia do zamku, do którego nie da się dojść inną drogą. Architekt ewidentnie nie stronił od sfermentowanych gumi jagód. W każdym razie, jak już tam dojdziemy, to okaże się, że nic tam nie ma. Prawda? No i pewnie się już domyśliliście, że jednak coś tutaj jest. To teraz mając tę wiedzę, zgadnijcie, gdzie to jest. Nie, nie chodzi o pajęczynę, ani o okna, ani o tę czarną dziurę. Otóż na podłodze, w tym miejscu, leży smoła. To jest już cios poniżej pasa. I wpis z instrukcji wcale nie okazał się pomocny. Żeby znaleźć smołę, trzeba uważnie patrzeć pod nogi. Wracamy do marynarza. Używając smoły, pozatykano wszystkie dziury w łódce. Nożyczki zostawiamy gdzieś obok marynarza i udajemy się po raz ostatni na stały ląd, skąd zabieramy piłę i flagę. Kolejny raz pokonujemy labirynt w chmurach i myk na wyspę marynarza. Ścinając kolejną palmę, marynarz zrobił mocny maszt. W ekwipunku mamy jeszcze flagę, zatem... To będzie dobry materiał na żagiel. Oznajmił marynarz. Nic się jednak nie dzieje, a to dlatego, bo musimy dostarczyć jeszcze nożyczki. Marynarz za pomocą nożyczek i flagi zrobił piękny żagiel. I to by było na tyle. Wskakujemy na naszą łajbę i... Po wielu wspaniałych przygodach naszemu bohaterowi udało się szczęśliwie dopłynąć do domu. Cudowny lek sprawił, że księżniczka wyzdrowiała. Dzień później na zamku odbyła się wielka uczta na cześć Romka Chwata. Mam nadzieję, że bawiliście się z Chwatem tak dobrze jak ja, a jeśli widzieliście Chwata po raz pierwszy, albo przypomnieliście sobie, jak dobrze gra bawiła was kiedyś i wpadliście właśnie na pomysł, aby zrobić remake albo remaster, to musicie wiedzieć, że ktoś was już wyprzedził. Taki remake już istnieje. Otóż jakiś dobry człowiek, jego stronę na GitHubie właśnie widzicie na ekranie, przygotował jakiś czas temu nową wersję Chwata w wersji javascriptowej, w którą można zagrać przez przeglądarkę. Jak widzicie, odświeżono tutaj wszystko. Grafika to przyjemny pixel art, ekran jest już płynnie przewijany, są nawet nowi wrogowie, ale nie podoba mi się, że zamiast Sebastianów mamy jakieś zielone, pełzające gluty. Za to smok, moi drodzy, tak wygląda smok, a nie ta zielona kulka jak w oryginale. I pochodnie mają już ładną animację. Z drobnych zmian wymienił jeszcze usunięcie przynajmniej jednej postaci, tej przy wejściu do zamku. Jej brak i związany z nią przedmiot w postaci ciastka zastąpiono innym przedmiotem, który trzeba zgarnąć podczas przygody, co swoją drogą jest bardziej sensowne. To nie jedyna zmiana w kwestii przedmiotów do znalezienia, bo na przykład patyk, który chciałem użyć jako wędki, w tej odświeżonej wersji jest po prostu wędką i używamy tego przedmiotu w tym samym miejscu co patyka. Życia nie traci się po jednym dotknięciu przeciwnika, a po kilku takich kontaktach. Przebudowano też kawałek zamku, dodając mini zagadkę. I cóż, jest to po prostu stary, dobry Chwat w nowym wydaniu. Szkoda, że nie ma tego na Steamie, bo chętnie zagrałbym na Steam Decku. Granie przez przeglądarkę jest trochę niewygodne. Hej autorze, może dodasz wersję Steamową? W każdym razie link do produkcji i do GitHuba znajdziecie w opisie. Piękna przygoda to była, nawet z tymi dziwnymi zagadkami i architekturą, która zwyczajnie nie miała sensu. Ot, uroki gier na 8-bitowce. Chwat ma w sobie to coś. Nie jest to gra trudna, zwłaszcza jak gra się z solucją i na emulatorze z tak zwanymi save state'ami. Graficznie jest to bardzo przyjemna produkcja, a i muzycznie nie jest źle. Przynajmniej przez chwilę.
Jest to jedna z tych gier na poczciwego Commodorka, o której często myślą, wyciągając raz na jakiś czas hardware z szafy. A że grę można przejść w godzinę nie spiesząc się, to często po nią sięgam i zawsze bawię się świetnie. Na znanej fanom C64 stronie lemon64.com gra ma ocenę 7.11/10. Ale być może to komentarz pewnego Włocha ze strony, którą widzicie na ekranie, przekona was do zagrania. Armatevi del dizionario polacco-italiano e affrontate gli enigmi di questo interessante arcade adventure, vestendo i panni di un singolare bambino giallo, interagendo con tutta una serie di personaggi ben caratterizzati e peregrinando in un ambiente che spazia dalle profondità del sottosuolo alla sommità delle nuvole. Non so spiegarmi bene il perché, ma qualche tempo fa ho rischiato di spendere un mucchio di tempo attorno a questo gioco. Wow, nie wiedziałem, że tak dobrze czytam po włosku. W każdym razie, jeśli jakiś obcokrajowiec grał ze słownikiem w Chwata, to musi to oznaczać, że gra jest dobra. Polecam wam sprawdzenie samemu, zwłaszcza że Chwata dodano do biblioteki gier na Archive.org, więc do grania potrzebna wam będzie tylko przeglądarka, ewentualnie solucja, link w opisie, a pomocna okazać się też może mapka, którą zrobiłem i którą również wgrałem na Archive.org. Możecie się częstować. Właściwie to poświęciłem na zrobienie tej mapy tyle czasu i było to tak upierdliwe, że pozwolę sobie jeszcze przez chwilę ją powyświetlać. Dodam, że kilka segmentów dorobiłem sam, bo w oryginale były dziury i pozwoliłem sobie poprawić kilka niedociągnięć, jak niepoprawna linia ziemi w lokacjach z wodą albo brak belek trzymających pomost. Dodałem też kilka chmurek, ale tylko na ekranach, które nie występują w grze. Na koniec, jak zawsze, dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoim głosem i zachęcam do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby się sprawdzić w takiej roli. A jeśli macie jeszcze niedosyt i chcielibyście pooglądać inne materiały o starych grach, to oprócz top list i retro przeglądów prasy, znajdziecie u mnie na kanale filmy o grach takich jak Quake, Montezuma's Revenge czy innej polskiej gry z 96 roku, Operacji Glemp. Zachęcam do zerknięcia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.